Witam Was serdecznie, zapraszam na ulubieńców września. Pokażę Wam kilka kosmetyków, które w tym miesiącu się u mnie sprawdziły i może zacznę od produktu do twarzy. Pierwszym produktem jest to korunt do twarzy. Jest to 100% korunt, który ma 100 mikronów. Tutaj zamówiłam sobie przez internet. Pełno jest tych firm, ja akurat mam z firmy Eco Spa. Jest to właśnie 100 gramów korundu. Korund wygląda w ten sposób, że to jest taki, może nie będę tego odkręcać, bo mi się wszystko wysypie, ale to jest taki biały, bardzo drobno zmielony proszek, właściwie bezzapachowy, który ja osobiście łączę z kwasem hialuronowym. Mam dwa kwasy hialuronowe, jeden mam z mazideł, a drugi mam z tej firmy właśnie, z tej samej. I właściwie no to nie ma różnicy. Kurde, sypie się. Właśnie minusem tego korundu zawsze musimy patrzeć, mimo że tutaj opakowanie jest zakręcone, to gdzieś tam, gdzie niegdzie, w związku z tym, że on jest tak bardzo drobno zmielony, bo tu jest aż właściwie 100 mikronów, no to ten produkt może gdzieś nam się osypywać. Ale zmieszany z kwasem hialuronowym i dzięki temu właśnie taki fajny peeling możemy zrobić naszej buzi. Przepięknie ta skóra potem się czuje. To jest taki efekt jak po mikrodermabrazji diamentowej, czyli ta skóra jest tak ładnie wygładzona, jednocześnie ten kwas hialuronowy od razu ją nawilża i naprawdę wygląda to rewelacyjnie. Ja, mimo że on jest tak bardzo drobno zmielony, to naprawdę wyczuwalne jest takie dosyć duże, powiedziałabym, ścieranie. Także coś takiego odkryłam właśnie we wrześniu, właściwie już w połowie sierpnia i bardzo, bardzo mi się spodobało. Wydaje mi się, że to jest jeden z takich sposobów dosyć prostych, ale bardzo, bardzo skutecznych. No i zdecydowanie jest to mój najlepszy w tym momencie peeling do twarzy, jaki w ogóle posiadam, z tych wszystkich, które posiadam. Kolejnym moim ulubieńcem są to pomadki Golden Rose Velvet Matte. Ja mam akurat w dłoni w tym momencie kolor numer 13. Jest to oczywiście taki przepiękny fuksjowy kolor. Ja go mam teraz na ustach. Mam jeszcze numer 2 i mam jeszcze numer 17, czyli mam 3 kolory. Te pomadki zakupiłam w sklepie takim stacjonarnym, w takiej wyspie, można powiedzieć w centrum handlowym, czyli w Golden Rose. Zapłaciłam 8,90 zł za sztukę. I najlepsze było to, że właśnie się tą pomadką i się pytam mojego męża, ile ta pomadka kosztowała według niego. No, na pewno minimalnie 100 zł, więc ja mówię, że nie, 8,90, bo po prostu był w takim ciężkim szoku. Że pomadka za 8 czy za 9 zł no wygląda tak fajnie na ustach i taki robi, wiecie, taki efekt wow, że najpierw wchodzą usta, a później wchodzi cała reszta osoby. Także te pomadki po prostu mają przepiękne kolory i to mnie urzekło. Na razie zdecydowałam się na 3, no mam nadzieję, że... Wydaje mi się, że to wystarczy, chociaż no za 8 czy 9 zł no to naprawdę... No czego chcieć więcej, te pomadki naprawdę są rewelacyjne i fajnie są one też tutaj wyprofilowane, mają taki czubeczek, którym możemy sobie ładnie obrysować usta, jeżeli ktoś ma właśnie takie, w sensie, że musi używać konturówki, to jest fajne też rozwiązanie. Kolejny produkt mój ulubiony to jest cień do powiek, właściwie pigment z Inglota w kolorze o numerze 14. Jest to pigment, który ja już mam od dosyć długiego czasu, aczkolwiek jakoś wcześniej, no nie wiem, jakoś zapominałam o nim, nie wiem jak to, czemu tak się stało. To jest taki szampański kolor, na mnie oczywiście, no nie wiem, mam nadzieję, że go zobaczycie. Nie chciałabym go tutaj wysypać, bo jest po prostu cudowny. Daje taką piękną taflę. Zobaczcie. Albo i nie zobaczycie. W każdym razie on daje taką przepiękną taflę. Jeżeli będziecie w Inglocie, to bardzo Was zachęcam, tutaj mam go na palcu, żebyście zobaczyli, jak on wygląda. On daje takie rozświetlenie i to jest taki kolor szampański, ale to nie jest taki żółty szampan, tylko to jest taki srebrzysto...
srebrzysto-beżowo, szampańsko-srebrno. No po prostu ten kolor jest taki, no ciężko go jednym słowem określić. Jest przepiękny, cudowny. Mam jeszcze jeden pigment z Ingota, już teraz nie pamiętam jaki kolor, ale ten, ta czternastka to jest po prostu wielkie wow. I tutaj mamy 2 gramy, nie wiem jaka była cena, bo ja już go kupiłam dosyć dawno temu, ale wygląda rewelacyjnie, zwłaszcza jak położony właśnie na powiekę ruchomą i czarna kreska do tego jest takie po prostu, takie bum, wiecie, po prostu człowiek wygląda rewelacyjnie, oko wygląda rewelacyjnie. Kolejny produkt jest to Pharmaceris, żel do mycia ciała i skóry głowy, kupiony przeze mnie w Superfarmie na promocji za 22 zł i 4 grosze. Jest to taki produkt specjalistyczny z Ichthyolem i on jest do ma tutaj ten piroktonian olaminy i wyciąg z białej wierzby. On jest polecany dla osób z łuszczycą, czyli on jest do mycia zarówno głowy, jak i też całego ciała. Przede wszystkim produkt spełnia swoje jakby obietnice producenta, czyli rzeczywiście ta skóra głowy po umyciu tym produktem po prostu mnie nie swędzi. Krótko mówiąc, mnie nie swędzi. Ja już nie czuję żadnego, wiecie, dyskomfortu, pieczenia czy czegokolwiek. Jest rewelacyjny, dodatkowo bardzo dobrze się pieni. Oczywiście ma w składzie ten SLS, ale tu jest jakaś taka mieszanina tych składników, która powoduje, że mimo, że ten SLS jest w składzie, to po prostu no nie swędzi ta skóra głowy. Wręcz powiedziałabym, że jest taka ukojona, troszeczkę wyciszona. I właśnie to jest ten piroktonian olaminy. Wydaje mi się, że ten składnik jest składnikiem kluczowym. Myślę, że Ichthyol też na pewno. Ale ten piroktonian olaminy miałam też w szamponie z Ziai Med. I tam również, tamten szampon również u mnie się wtedy sprawdził. Dlatego myślę, że coś w tym może być w tym składniku. Ja myślę, że nagram taki film porównawczy, może nie porównawczy, ale taki film dotyczący właśnie swędzącej skóry głowy, krótko mówiąc, czyli to jest takie łojotokowe zapalenie skóry głowy i pokażę Wam po prostu szampony, które no, na mojej skórze głowy się sprawdziły, które mnie nie uczulają i myślę, że coś takiego może być dla kogoś przydatne. Także ten produkt jak najbardziej polecam i tutaj jest 225 ml. Ostatni jest to suchy szampon z firmy Cloran i on jest tutaj na bazie mleczka z owsa i ja go kiedyś kupiłam w Superfarmie też, na jakiejś promocji chyba za jakieś 15 zł mi się wydaje. I jak dla mnie to ten produkt jest lepszy od produktu Batiste. Dlatego, że właśnie on nie wysusza mojej skóry głowy, nie podrażnia jej, w żaden sposób jej nie szkodzi. Ten szampon, suchy szampon mogę stosować bez żadnego problemu, żadnych skutków ubocznych, żadnego przesuszenia. No coś w sobie, coś jednak w tym składzie ma, wydaje mi się, lepszego. Bardzo polubiłam ten produkt, ponieważ on po prostu jest lepszy od Batiste. Ja mam z Batista. Z Batista mam w tym momencie 3 szampony i uważam, że ten jest zdecydowanie najlepszy, lepszy od nich. Dlatego też serdecznie Wam polecam. I ja widziałam ten produkt, ja go widziałam, widziałam go nawet ostatnio chyba w Superfarmie, ale w takiej mini opakowaniu. Najlepsze jest to, że właśnie to mini opakowanie wydaje mi się, że było mniej więcej, chociaż nie, chyba 7 zł kosztowało, czyli mniej więcej połowa ceny tego. Więc jeżeli szukacie jakiegoś takiego suchego szamponu, który będzie bardziej łagodny dla skóry głowy niż Batiste, to polecam Wam właśnie ten suchy szampon w aerozolu Cloranes na bazie mleczka z owsa. Coś naprawdę fajnego. Także to by było na tyle. Dziękuję za oglądanie. Napiszcie mi, jacy są Wasi ulubieńcy, jestem ciekawa. Jeżeli macie jakieś właśnie szampony, takie, które moglibyście mi polecić, które właśnie nie podrażniają skóry głowy, coś takiego jak ten, to napiszcie mi proszę w komentarzu. Na pewno kupię i wypróbuję na swojej skórze głowy, która po prostu wymaga jakiegoś takiego specjalistycznego szamponu, o może tak. Także dziękuję Wam za oglądanie i do następnego filmu. Pozdrawiam, pa pa! Pa pa!